Żona Jacka Zielińskiego trwała przy nim do śmierci. Spędzili razem pół wieku. Jak ją w sobie rozkochał? Jacek Zieliński zmarł 6 maja 2024 roku. Współzałożyciel legendarnej grupy Skaldowie 20 maja został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Pozostawił w żałobie rzesze fanów i przyjaciół z branży, ale przede wszystkim najbliższych, w tym ukochaną żonę Halinę, która trwała u jego boku prawie pół wieku. Jak się w sobie zakochali? Uroczystości pogrzebowe Jacka Zielińskiego rozpoczęły się już około 9:30 rano. To wtedy urna z prochami wielkiego krakowskiego artysty została wystawiona przed kryptą zasłużonych w Bazylice na Skałce. O 11:00 rozpoczęła się msza, w której wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą Kornhauser-Dudą. Następnie urnę z prochami Jacka Zielińskiego odprowadzono do Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. O 19:00 tego samego dnia ma odbyć się specjalny koncert ku pamięci artysty przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Jacek Zieliński zakochał się w Halinie na studiach. Jej koleżanka obchodziła urodziny. On był na pierwszym roku Akademii Muzycznej w Krakowie, ona studiowała architekturę. Koleżanka Halinki obchodziła urodziny, na które zostaliśmy zaproszeni. Poczuliśmy do siebie sympatię, zaczęliśmy spędzać dużo czasu ze sobą. Żonie nie poszło na egzaminach, musiała zmienić uczelnię. Skończyła wyższą szkołę pedagogiczną, ale nie pracowała jako pedagog. Po prostu była wspaniałą żoną, matką, dbała o dom, za co jestem jej wdzięczny, opowiadał Jacek Zieliński w wywiadzie dla Ludzie i Wiara. Halina poświęciła się podtrzymywaniu ciepła domowego ogniska, wychowywaniu dzieci, kiedy on rozwijał swoją muzyczną karierę. Myślnik. Uważam, że skoro wybrałem tę kobietę, to na całe życie, a nie, źle coś poszło, to wymieniam na lepszy albo nowszy model. Przecież to jest ten sam człowiek, którego kiedyś pokochałem, według mnie, z wiekiem miłość staje się mniej intuicyjna, a bardziej realna. Wcale nie maleje, a wzrasta i pięknieje. Już wiadomo, że jesteśmy razem na dobre i złe. Oby jak najdłużej, dodał. Jacek i Halina Zielińscy. Jak wyglądała ich codzienność? Para w 1976 roku zamieszkała w mieszkaniu w Krakowie. Wakacje i wolne dni spędzali często w Zakopanem, gdzie wybudowali sobie dom. Ich dwoje dzieci Bogumił i Gabriela oraz wnuki od lat są całym ich światem. Myślnik. Rodzice zawsze dawali nam dużo swobody, nie zmuszali do niczego. No, może trochę do dobrych stopni w szkole muzycznej, opowiadały w wywiadach dzieci Zielińskich. Mogę na palcach jednej dłoni zliczyć facetów, którzy są tak wrażliwi, oddani, wierni, lojalni wobec rodziny i przyjaciół, mówiła z kolei o Jacku Zielińskim w jednym z wywiadów Ania Rusowicz, która przyjaźniła się z rodziną założyciela Skaldów. Jacek Zieliński długo chorował na nowotwór, a najbliżsi trwali przy nim do samego końca. Muzyk zmarł 6 maja 2024 roku.